Pragnę też poinformować, że na dzisiejszej Komisji Etyki Komisja ukarała posła Hoffmana karą upomnienia, biorąc pod uwagę jego skruchę i oświadczenie, że przeprosi publicznie za słowa, które wypowiedział. Była propozycja wyższej kary, nie ukrywam, w kontekście ostatnich wydarzeń i śmierci z rąk szaleńca, który motywował się najprawdopodobniej motywami politycznymi. Uważałem, że kara powinna być wyższa, ale decyzja Wysokiej Komisji jest taka, że poseł Hoffman został ukarany karą upomnienia. Ważne, aby każdy poseł reagował po sytuacji, w której być może przekroczył języka przyjętego jako normalny w debacie publicznej, aby wyrażał skruchę natychmiast, a nie dwa miesiące po wydarzeniu. Komisja uznała, że ta skrucha owszem jest interesująca, ale nie może wpływać zasadniczo na werdykt i decyzję komisji.